3D? No, byliśmy. Odlatujemy! Na 3-4 mówimy pięknie, odlatujemy. 3-4. Odlatujemy! Odlatujemy, kochani, z Dniem Dziecka. Dzisiaj wszystkie atrakcje są darmowe. Dzisiaj w Dniu Dziecka... Drogie maluchy, drogie dzieci, bawcie się... Szesnasta 16:30 grzmi. Zdążyłyśmy z sąsiadką z dziećmi przybiec do domu przed burzą. Serio, wyszłyśmy do domu i zaczęło tak lać i wiać. Była w bagażniku, pamiętasz? Była w bagażniku? Była, w niej była torba taka jeszcze jedna. To może w garażu gdzieś? My się zbieramy na tego grilla, tylko że właśnie no, tak leje, że nie wiem, czy to wyjdzie. Ale nic, zbieramy się. Więc ja się wykąpałam, szybciutko przebrałam i poprawię sobie odrobinkę makijaż. Ale mnie nogi bolą, ale się schodziłam na tym Dniu Dziecka. Najpierw było tak upalnie, potem nagle na wesołym miasteczku zaczęło, słuchajcie, grzmić. Jeszcze poszłyśmy z dziećmi na lody. O, dalej grzmi. Dalej, słuchajcie, grzmi. A ja sobie dzisiaj zrobię takie fioletowe właśnie oczy. A co tam? Raz się żyje, nie? Poprawię po prostu to, co miałam wcześniej. Już trochę jestem głodna, bo jak zjadłam śniadanie, fakt trochę niekontrolowane. Myślę, że jakieś 700 kalorii. I kilka gryzów od Filipa. Takiej frytki na patyku. To tak nic nie jadłam więcej. Także liczę na dobre jedzonko. Liczę na dobre jedzonko. Zobaczymy, co tam będzie. Dobrego. A dziewczynka już tu przyszła, tak? Już tu przyszła do pani. Dobra. Będzie. Będzie, będzie. Prawie sobie linię wodną. Prezenty już też zapakowaliśmy. Mam nadzieję, że przypadną dzieciom do gustu. Sąsiadki zadowolone. Tylko właśnie jeszcze tam, gdzie jedziemy, będą jeszcze dwie dziewczynki. 8-latka i 5-latka. Także zobaczymy, czy im będzie pasować to, co kupiliśmy. Oj, tylko trochę jestem zmęczona i chcę mi się spać. Od 4 jednak nie śpię. Mam nadzieję, że tam nie zasnę. Ja alkoholu pić nie będę. Raczej sobie tam chłopaki podrinkują. A ja o wodzie bądź lemoniadzie.
jakieś usta. Ojejku, jak mi się spać chce. Serio, zasnęłabym. Co to jest Max & More? Nie będzie pasować. No to bardziej taki nudziak. Muszę mieć coś w różu. Typu Essence. Nie mam tu nic, ale mam naturalny nud od Hani. To powinno być w podtonie różowym. Też nie bardzo, powiem Wam szczerze. Nie wyszło to w podtonie różowym. Dobra, mam różowy błyszczyk od Eveline, powiększający. Wezmę go ze sobą i teraz wzmocnimy konturowanie. Ja mam, słuchajcie, na sobie czarne leginsy, te z mojego butiku Obsession. Z mojego, wiecie, o co chodzi. Biały, klasyczny t-shirt basicowy od Pepco i na to będzie katana z Temu. I taka stylizacja do znajomych. Włosy bym musiała jakoś poprawić. Szczerze, to jestem trochę głodna. I rozświetlacz dam dzisiaj ten złoto-różowy. I jego tak... I też na róż trochę. O. I to tyle. A ja, słuchajcie, mam podkład ten od Beatki. No to, który jego nakładałam o 11:00. On w ogóle nie wymaga przyputrowania na mojej tłustej cerze, strefie T, że jestem w szoku. Dobra, nic więcej nie robię. Coś z tymi włosami, może jakby tu wypuścić coś. O. Okej. I jakąś biżuterię może bym nałożyła. Co nie, ja położyłam na łóżko. Jakieś kolczyki chociaż. Jakieś kolczyki. Tutaj. Gdzie
ostatnio nie mam wizji co do kluczyków. O, te były fajne. Tylko gdzie jest drugi? Ale pada. To będą nici, słuchajcie, z tego grilla. To będą nici, a tak się ładnie zapowiadały. A, może takie. Do makijażu wypasowały. Chyba założę jednak te. Trzaśnie to wygląda. Nie podoba mi się. Dobra, nałożę takie sześciokąty. Kurczę, jak leje, a ja za kierownicą nie lubię jeździć, jak pada. Ale cóż. Ale cóż, pan mąż tak zdecydował. Więc tak musi być. Okej. Dobra. Tak to wygląda. No i dobra. Chyba dzisiaj się już nie odezwę. Więc widzimy się jutro. Dzień dobry, kochani. W niedzielę witam się z wami bardzo późno. Nie wiem, która jest nawet godzina. Nie mam zegarka, od 3 dni go nie ładuję. Mam tylko swoje bransoletki. Ale myślę, że gdzieś 12:30. U nas leniwy poranek z filmem rodzinnym, z pysznym śniadankiem. On dzisiaj zrobił pyszne śniadanie. Ja wstałam no, nieco później niż on, więc tak. A teraz przyszedłam zrobić w końcu pielęgnację, bo idziemy na ogród. Wiecie co, ja tydzień temu plewiłam tam z tyłu za tarasem, pokazywałam wam przy malinach i tam borówki sadziliśmy, porzeczki, tam już jest tyle chwastów. Niech ta włóknina szybko przychodzi, agrowłóknina. Przecież ja nie będę tego co chwilę plewić. Ja nie mam zdrowia przede wszystkim.
bo mnie od 3 dni znowu bolewa brzuch. Więc nie mogę szaleć. Jutro mam wizytę u ginekologa. I szczerze, aż się boję. Aż się boję. Mam nadzieję, że będzie pozytywna. Po mojej myśli chciałabym, żeby poszło, ale zobaczymy. Wracam do tej pani doktor po 5 latach, więc no chwilę mnie u niej nie było. Ja od 5 lat leczę się w Warszawie. Ale w związku z planami na moją endometriozę muszę pozostać tutaj na miejscu, więc wracam do świetnej pani doktor. I mam nadzieję, że będzie dobrze. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Właśnie muszę jeszcze leki wziąć na moje przewlekłości. Miałam nic nie nagrywać, ale stwierdziłam, że jak będę robić pielęgnację, to się odezwę. Co teraz? Jestem jakaś taka ogólnie rozbita dzisiaj, bo wzięłam sobie na noc tabletkę na sen, żeby w końcu spać. I spałam do 5:00, jak zabita. Zasnęliśmy, bo byliśmy na tym grillu u znajomych, w domu byliśmy o 1:00 w nocy. Zanim się wykąpałam, no to gdzieś było 1:30 w nocy. Spałam do 5:00, a od 5:00 już tak sobie, więc na raty. To jest takie męczące, kiedy próbujesz zasnąć i zamiast spania masz w głowie trylion myśli i jeszcze obrazów, gdzie czujesz, że chcesz zasnąć, a nie możesz, bo generalnie przysypiasz. Ale w głowie ci się tworzą takie głupie sny, że jesteś jeszcze bardziej zmęczona, niż jakbyś nie spał. Nie spała. I ja tak miałam dzisiaj, więc straszne. Straszne, nie lubię. W ogóle zobaczcie, jakie ja mam odrosty na paznokciach. To są 4-tygodniowe paznokcie. I moja stylistka jest chora. Ja swój termin paznokci 1,5 tygodnia temu przegapiłam, no bo miałam taką migrenę, że nie byłam w stanie pojechać. Ona od tamtej pory nie ma dla mnie terminu, nie może nic znaleźć. Miała coś dzisiaj znaleźć, w niedzielę, ale wczoraj wieczorem napisała, że chyba jakaś litówka ją wzięła, no i wiadomo. Więc nie wiem, kiedy ja pójdę na te paznokcie, a w środę wyjeżdżamy. W środę wyjeżdżamy. Nie mówiłam wam nic wcześniej, ale wyjeżdżamy z mężem na 3 dni. Synek w tym czasie będzie na zielonej szkole, więc my korzystamy i spędzimy ten czas razem. Cudownie, bo dawno razem nie byliśmy nigdzie. Byliśmy ostatnim razem sami rok temu. W Gdańsku. Tak? W październiku byliśmy jeszcze w Warszawie na 1 noc. Tak. Tak, tak. To było fajne. No, takie chwile są potrzebne dla małżeństwa, ja uważam. To jest bardzo zdrowe i bardzo potrzebne dla relacji. Dobra. Położę sobie chyba błyszczyk. Pogoda u nas dość fajna. Dość spokojna. A wczoraj przyszły obrzeża, więc może dzisiaj zamontuję je. Zobaczę. I chciałabym przed ogródek tutaj, przed schodami wejściowymi znowu wypielić, no bo tam też znowu zarosło i mam nadzieję, że ta włóknina szybko przyjdzie, bo bez niej ani rusz. Bez niej ani rusz. Widzicie, w 5:00 zamówiłam
obrzeże i przyszły już w sobotę i zamówiłam też włóknina, a włóknina nie przyszła. Czego ty, Kasia, szukasz? Miałam też dzisiaj myć głowę, olejować. Ale to może później zobaczymy. Na 17 jesteśmy, a znowu zaproszenie na grilla. W inne miejsce niż wczoraj. Więc no nie wiem, jak z tym myciem głowy. Ja też jutro muszę iść do pracy. Chłopcy zostaną w domu. Znaczy mąż, a synek do szkoły. No i musimy go zacząć od jutra pakować. Na tę zieloną szkołę. Ja też jutro po pracy właśnie mam ginekologa, a potem mam jeszcze jedną wizytę na mieście. Więc w domu będę dopiero około 16. No i mam nadzieję, że w końcu pan mechanik się odezwie w związku z naszym Fordem, moim maleństwem, bo słuchajcie, oddaliśmy go w poniedziałek. We wtorek, kiedy do niego dzwoniłam, powiedział, że jeszcze go nawet nie ruszył, bo ma obsuwę czasową. W środę w ogóle nie odebrał telefonu. W czwartek, no wiadomo, było Boże Ciało. W piątek nie odebrał telefonu. Więc no tak, auto jutro będzie tydzień jak stoi na warsztacie, a nic nie wiemy. Także nie za fajnie, nie podoba mi się to, nawet bardzo. Lusterko. Także jutro będę tam dzwonić znowu. Jeszcze z sąsiadką byłam dzisiaj umówiona. Ojejku, może pójdę do niej. Około 13. Zobaczę. Najpierw idę na ogród, póki nie pada. Plewić. Słuchajcie, mam tyle ślimaków. Właśnie muszę kupić jeszcze coś na ślimaki koniecznie. Wyżarły tą moją sałatę, która ostatnio tak pięknie urosła. Mało tego, te piękne młode sadzonki, które miałam, popikowane ostatnio, kiedy była taka burza, też zeżarły i zostawiłam resztę tych rozsad właśnie w ogrodzie i te rozsady też pożarły, wyobraźcie sobie. Więc muszę posiać nową sałatę i koniecznie zakupić coś na ślimaki. Ja w tamtym roku nie miałam tylu ślimaków. A to są te ślimaki, te paskudy, wiecie, te bez pancerzy. Ble. Obleśne takie tłuściochy. Straszne. Okropne są te. Przepraszam. Te ślimaki. Ja muszę też nagrać dla was denko, żeby już się pozbyć tych opakowań. I koniecznie posprzątać tu toaletce. Ale to może jutro. Może jutro po południu. O. Przykleiłam sobie kilka kępek takich o długości moich rzęs, dziesiątek. Tak, tylko wiecie, dla zagęszczenia tutaj i śmigam, bo szkoda dnia. I lecę. Zadzieram piece i lecę. Nie ścielę łóżka, nie chce mi się. Zostawię tu balkon otwarty, niech się wietrzy. Szykuję się dla was na rozdanie. Mam tu już trochę rzeczy, ale to jeszcze nie jest wszystko. Więc proszę, dajcie mi czas i myślę, że w czerwcu zrobię rozdanie. Zobaczymy. Podziękowaniu za to, że tutaj jesteście, że obdarzyliście mnie takim zaufaniem, że was przybywa. Witam was
serdecznie wszystkich na swoim skromnym kanale. Mam nadzieję, że gdzieś tam Wam umilam trochę te życiowe, to swoje życie, Wasze życie. Ja sama osobiście oglądam takie życiowe vlogi i bardzo lubię. Relaksuję się przy tym, to mi tak pomaga czasami. Pociąg. No, to jest fajny sposób na oderwanie myśli od swoich problemów przede wszystkim. Od swojego życia. Także ja osobiście lubię i bardzo Wam dziękuję za zaufanie. Dobra, śmigam dalej. Ale później już 21 niedziela. Ale to nic, nawet jak nie będę spała, to tam jeden dzień. Dam radę. Muszę jeszcze uzupełnić tutaj zgodę rodziców na wyjazd na zieloną szkołę, więc zaraz się za to wezmę. Ogarnęłam 3 pralki prania, jeszcze 2 powiesiłam. Wyniosłam jeszcze teraz chwilkę pranie na dwór. Nie pranie, tylko pościel na balkon. Żeby się troszkę przewietrzyła, bo w ciągu dnia nie byłam pewna, czy nie będzie padać. O, tu mam cały bilet. Odebrałam paczki od sąsiadki. W ogóle ile mi się pięknych ubrań przybyło. Robiłyśmy z sąsiadką porządki w jej szafie. Ja myślałam, że ja mam problem z ubraniami. I ja mam dużo sukienek. Ona ma razy 3. Także nie jest chyba ze mną tak źle. Także 2 godzinki żeśmy załadowały bardzo dużo rzeczy do wyrzucenia, dużo rzeczy do oddania. Ja sama przygarnęłam 10 rzeczy, wrzuciłam je do prania, ale będę jeszcze sobie na spokojnie mierzyć. I od teściowej dostałam 2 bluzeczki nowe jeszcze z metką, także fajnie, jak teraz sobie jedną założę do pracy. Muszę sobie też naszykować ubrania do lekarza. Jak wrócę z pracy, to szybko będę musiała się wykąpać, przebrać i jadę. Dobra, zamówiłam sobie jeszcze z męża siostrą taki SPF. Ona mówi, że jest zakochana w tym SPF-ie, więc poprosiłam ją, żeby zamówiła również i mi. Znalazłam na Allegro bardzo fajną cenę, chyba 36 zł. I to jest konsystencja takiego mleczka. Super szybciutko się rozprowadza. No, także mam nadzieję, że to będzie mój ukochany SPF. Zobaczymy. Nie wkładam go już do opakowania. Będę jutro testować. Lecę się kąpać.
lecę się kąpać. No już ma jutro wolne, więc sobie jeszcze wyjdę. Hasa, no ona już gotowa do spania, prawda? Ona godzina 20, jak my się już tu kręcimy w sypialni, to ona już po prostu prosi o to, żeby pójść spać, prawda? Jest już taka bez energii, nic jej się nie chce. Tak, chodź. Nawet nie chce przyjść. Chodź. No chodź. Chodź, maluszku. No. A miałam przynieść tą pościel, stwierdziłam, że jeszcze chwilę, póki robię pielęgnację, niech się... Myślałam, że telefon spadnie. Niech się wietrzy. Niech się wietrzy. Dobra, żebym nie zapomniała o tym. Żebym nie o tym nie zapomniała. Okej. Przed chwilą napisała mi moja dziewczyna od paznokci, że nie da rady mi zrobić jutro ani pojutrze tych paznokci, no bo jest chora. Więc słuchajcie, ja zaraz muszę usiąść na Booksy i kogoś znaleźć. Nie lubię tak, bo wiem, jaką jakość ma moja stylistka. Robi godzinę, tanio, szybko, bardzo dobrze. I za każdym razem, kiedy do kogoś chodziłam, to był dramat. No ale nie mam wyjścia. Ale przepraszam. Nie pojadę do Wrocławia z takimi obrostami. Więc zaraz usiądę i kogoś poszukam. Filip też późno poszedł spać. Dopiero teraz będzie mu ciężko jutro wstać. 7:17 ma autobus. Musi wstać. Tak, 20 po 6. Najpóźniej. Ja pomimo tego, że dzisiaj spałam tak sobie, to czuję się całkiem fajnie. Troszkę mam żalu do siebie, że nie zrobiłam więcej w ogrodzie, tylko zaczęłam ten przedogródek. Ale spędziłam cudowne popołudnie z sąsiadką i jej dziećmi, bo najpierw byli u nas, dzieciaczki się bawiły, my sobie rozmawiałyśmy potem u teściów, więc spoko. Dobra, słyszę, że mój kochany mąż idzie, więc ja się żegnam. Kończę, nie mam nawet pojęcia, ile ten vlog wyniesie, ale coś tam zmontujemy. O, dziękuję Ci za ładowarkę. I ja tu chowam wszystko. Muszę jeszcze gąbeczki dwie wybrać. Dobra. I troszkę Wam przestawię. Muszę sobie chusteczki jeszcze schować do chustecznika. Okej. To do garderoby. To jest psinki, dziewczynki. To też do łazienki, to też do łazienki, to też do łazienki. Trochę garni.